Moi drodzy, bardzo często pytacie w mailach, na czym opieram moją polemikę z ogólnie przyjętą ekonomią, której naucza się w szkołach. Pewno wielu z Was nie wie, ale ja z wykształcenia jestem przede wszystkim dyplomatą i urzędnikiem państwowym. Studia skończyłem z wyróżnieniem, kurwa, i przez wiele lat byłem w pierwszej piątce czy dziesiątce najlepszych studentów na uczelni. Mimo, że jestem kurwa pojebany i podziargany, to mam naprawdę ogromną kurwa wiedzę. Na studiach męczyłem profesorów, zadając im bardzo niewygodne pytania, więc oni bardzo często, żeby ich kurwa nie męczył, przy, przy studentach stawiali mi piątki już od razu. Także, mimo że jestem łysy i podziargany, mam kurwa ogromną wiedzę, czy to się komuś podoba, czy nie, i bardzo chętnie tą wiedzę weryfikuję z różnego typu autorytetami, bardzo chętnie siadam z różnymi profesorkami i z nimi. Dyskutuje, tym bardziej dyskusje w necie mnie kurwa nie interesują z przygłupami, bo prawda jest taka, że większość ludzi w internecie nie ma własnego życia, a są to kurwa nieudacznicy i przygłupy. I taka niestety jest prawda. Ale wróćmy do polemiki z ogólnie przyjętą ekonomią. Zasadniczo jestem zwolennikiem tak zwanej nowoczesnej teorii monetarnej, modern monetary theory. Jej założycielem jest mój serdeczny przyjaciel Warren Mosler, twórca pierwotnie Mosler Economics, potem zamieniło się to w nowoczesną teorię monetarną. Warren przez długie lata był legendą na Wall Street ze względu na to, że jego fundusz hedgingowy przez 30 lat nie miał żadnej straty. I widząc, że zupełnie inne mechanizmy rządzą się finansami z jego perspektywy, i zupełnie czego innego uczy się w szkole, zaczął ten temat drążyć i stworzył Mozler Economics, które dzisiaj nazywa się Nowoczesna Teoria Monetarna. Napisał książkę, Siedem Śmiertelni Niewinnych Oszustw Polityki Ekonomicznej, w której obala wszystkie kłamstwa współczesnych pseudoekonomistów, jakim m.in. jest Balcerowicz. Warren Mosler ogólnie jest bardzo ciekawą osobą: kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych, kandydował na kongresmena, kandydował na gubernatora Wysp Dziewiczych, gdzie przeważnie urzęduje. Teraz z Warrenem ruszamy z nowym, fajnym projektem. Warren był gościem u nas w Polsce. Wtedy żeśmy się zaprzyjaźnili, ponieważ, jak mówiłem, wydaliśmy jego książkę w polskiej wersji. Zaprosiliśmy go na Warsaw Economic Conference, którą organizowaliśmy w Hayacie jeszcze wtedy, bo teraz mu już zabrali. To nazwę nazywa się Regency. Robiliśmy konferencję na temat opcja. Euro to bardzo zła opcja dla Polski. Ale wracając do tematu Modern Monetary Teorii. Nowoczesna teoria monetarna polemizuje z tym, w jaki sposób próbuje nam się wmówić i w jaki sposób manipuluje się wszystkimi wskaźnikami, wszystkimi danymi tylko po to, żeby strzec interesów nie ludzi wszystkich, tylko tego jednego procenta najbogatszych, którzy posiadają 99% majątku całego świata. Wmawia się ludziom i tacy pseudoeksperci jak Balcerowicz i wszyscy inni przez niego stworzeni nic innego nie robią tylko bronią systemu wmawiając pseudowskaźnikami i ten cytat wielokrotnie już też używałem złożoność języka ekonomii jest nie po to by prawdy dociekać lecz by tą banalną kurwa prawdę ukryć i tak niestety jest z ekonomią. W zależności od tego, co chce się osiągnąć, mówi się, że jeżeli złoty jest słaby, to to jest złe, lub nagle mówi się, że gdy złoty jest mocny, to też jest to złe. Niedługo nagram kilka kolejnych filmików o tych tematach, ponieważ widzę, że znowu banda kurwa przygupów chce próbować wmówić na podstawie tej chujowej polityki ekonomicznej Balcerowicza i innych szkodników, żebyśmy przyjęli walutę euro. Nie możemy nigdy przyjąć waluty euro. Będę to starał się przetłumaczyć nie tylko Wam tutaj, ale dobrze wiem, że te moje filmiki oglądają nie tylko kurwa przygłupy z netu, ale coraz więcej różnych znanych i wpływowych ludzi zaczyna oglądać. Także szkolcie się, kurwa, jebane przygłupy! A wszystkich innych bardzo serdecznie pozdrawiam i oczywiście kuchwale Ojczyzny.